Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku zapraszam do sklepu esnumizmatyka.pl. Internetowy sklep dla kolekcjonerów. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. Oraz znajduje się tam kod rabatowy w wysokości 10%. Kod brzmi Rostek 2024. Kod jest ważny do końca roku i jest wielokrotnego użytku. Także zapraszam na stronę esnumizmatyka. Przejrzeć asortyment i zapraszam do ewentualnych zakupów. Moi drodzy, dzisiaj 50 groszy z roku 74. I jak zawsze zaczniemy od opisu. Waga monety jest to 1,6 g. Średnica jest to 23 mm. Moneta jest wykonana z alupolonu. Alupolon, proszę pamiętać, że jest to odmiana aluminium. Runbok, obrzeże ząbkowane, stempel zwykły, moneta obiegowa. Wracając do stempla, najczęściej monety aluminiowe wybijane świeżym stemplem wybijały się jako monety proof-like. Co to jest proof-like? Proof-like jest to moneta, która swoim wyglądem przypomina monetę lustrzaną, ale tą monetą lustrzaną nie jest, tylko ją przypomina. Projektantami tej monety byli trzej panowie. Awers zaprojektował Andrzej Peter, a rewers Józef Koreń i Anton Ham. Nakład monety 50-groszowej z 1974 roku jest to 33 miliony sztuk. Opiszemy sobie teraz awers. Jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono godło orła bez korony. Poniżej mamy rok bicia. W otoku mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa, dwa przerywniki w formie kropek oraz znak mennicy warszawskiej MW. Na rewersie, jak widzimy, jest cyfra 50, nazwa nominału groszy oraz łuk laurowy przepasany wstążką czy tam wstęgą. 50 groszy 74, moi drodzy, no jakoś cenowo nie jest, można powiedzieć, górnych lotów, ale coś tam swoje kosztuje. I przejdziemy sobie teraz do Allegro. Jak zawsze od najwyższej ceny, rocznik i monety na kup teraz. 80 zł, 79,99, no to można powiedzieć 80, tu 80, 65, no tutaj bardzo ładna moneta za 65 zł, już oglądałem. Tutaj mamy menniczy egzemplarz za 45 zł, tutaj także moi drodzy, no cenowo warto sobie jednak poszukać monety menniczym, jak kupować tańsze monety w stanach drugich czy trzecich. Tu już mamy taki około menniczy, widzimy 35 zł. Oczywiście na licytacjach te monety sprzedają się w innych cenach, no ale jeśli mamy licytację i jedną menniczą monetę, powiedzmy, że będzie to w tej licytacji będzie brało powiedzmy 15 osób, jedna tylko wygra, tak? Więc te 15 osób, które chciały mieć też menniczy egzemplarz zakupiony przez licytację, po prostu jej nie będą posiadały, więc kup teraz jest taką optymalną, można powiedzieć, kwestią zakupu, przez to, że od razu kupujemy towar i nie czekamy, aż licytacja się zakończy, czy ją wygramy, czy ją przegramy. No. Także jak widzicie, monety typowo z obiegu, naprawdę są to ceny bardzo niskie, ale ja nie polecam kupować monet z obiegu. Lepiej kupić sobie jakąś menniczą i naprawdę przejrzeć sobie Allegro, bo tych monet niby 33 miliony, ale jednak 50 groszówki do lat, można powiedzieć, końcówki 70., czyli te monety po prostu były używane, tak? Później 82 rocznik, który wyszedł, trzeci, czwarty, piąty, no te nakłady też nie były jakoś super wielkie, ale te monety praktycznie do obiegu nie trafiły. Lub trafiły w małej ilości,
i po prostu nie były używane, tak? Przez to mamy też tak dużo monet w pięknych stanach z późnego PRL-u. Dobrze, moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do One Beat. Trzy pozycje dzisiaj. Jedna bez gradingu, dwie w gradingu. I teraz, moi drodzy, jak wam się wyświetla 50 groszy z 1974 roku i proszę zauważyć, że moneta jest opisana jako minus 1. Cena wywoławcza za tą monetę jest to 20 zł, a moneta sprzedała się za 47 zł. Także szału nie ma. No a na OneBeatie nie znalazłem, żeby była jakaś moneta w stanie pierwszym sprzedana luzem. Teraz przejdziemy sobie do gradingu. I teraz, jak wam się wyświetla, moi drodzy, 50 groszy, 74 rok i bardzo denerwujący napis, świeży stempel. Jakby on był tak świeży, no to NGC pewnie by monetę troszeczkę wyżej oceniło, nie tylko na MS64, ale mimo to jest to nadal menicza moneta, nieobiegowa. No tak jak mówię, no troszeczkę bez sensu jest ten opis. Wystarczyło napisać, że MS64 i tyle. Wracając do tej aukcji, cena wywoławcza za tą monetę było to 50 zł, a moneta sprzedała się za 138. Czyli kokosów z tego tutaj w ogóle nie było. No i ostatnia z pozycji. I moi drodzy, jak on się teraz wyświetla, 50 groszy, 74 rok, bardzo rzadkie, proof like. Czy rzadkie, to można sobie dość szybko zweryfikować, ile monet proof like'owych wyszło w zasobach NGC. A zatem, moi drodzy, mimo że sprzedający troszeczkę przesadził, NGC oceniło monetę na MS65 proof like max. Naprawdę piękny egzemplarz. Cena wywoławcza dla tej monety było to 800 zł, a moneta sprzedała się za 1840. Także wysoka cena za monetę proof-like'ową. I na tym, moi drodzy, zakończymy. Także, moi drodzy, dziękuję wszystkim moim subskrybentom za subskrypcje pozostawione na moim kanale. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za lajki oraz zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji mojego kanału. Jest Was ponad 70%, także moi drodzy, zapraszam do subskrybowania. Nic to nie kosztuje. I na koniec dziękuję moim pięciu wspierającym mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.